Oto Pan Bóg przyjdzie z rzeszą świętych nam przybędzie. Wielka światłość w dzień ów będzie. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan było mu na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o światłości, aby wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby świadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z pytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odpowiedział, nie jestem. Czy jesteś prorokiem? Odpowiedział, nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali, co mówisz sam o sobie? Odpowiedział, ja jestem głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego, dlaczego chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan tak odpowiedział, ja chrzczę wodą, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Ponieważ jestem wikariuszem z katedry wrocławskiej, dlatego w ostatnich czasie byłem świadkiem protestów, które miały miejsce, bo te marsze akurat przychodziły pod katedrę i tak przez tydzień krzyczeli różnego rodzaju hasła. Ale to jakoś wtedy mnie nie ruszyło. No, mieli taką potrzebę w znakomitej większości ludzi młodzi. Natomiast po tych protestach rano, gdy 3 tygodnie temu szedłem odprawiać mszę świętą do Świętego Krzyża, przechodząc koło bramy księdza arcybiskupa, tam wisiał plakat, grafika, gdzie na krzyżu była przypięta kobieta w ciąży i napis Twoja wina. I wtedy jakoś mnie się też zrobiło przykro, że w ten sposób jest pardiowany krzyż i Pan Jezus. I tak sobie w sercu pomyślałem, Panie Jezu, Ty przecież na coś takiego nie zasłużyłeś. W żaden sposób. Oczywiście dobrze wiemy, że za chwilę pojawili się różnego rodzaju eksperci w mediach, którzy zaczęli analizować te wydarzenia, dlaczego tak się stało. Również także i pojawiły się osoby duchowne, gdzie tkwi problem, jaką znaleźć receptę. Jednym słowem zostało to określone jako kryzys. Ale jak powtarza Churchill, mówił, że kryzys jest bardzo dobry, ponieważ on zawsze jest szansą. W naszym przypadku na co? Na odnowę wiary. Bo siostry i bracia, myślę, że mamy wszyscy tego świadomość, że ten katolicyzm kulturowy po prostu się kończy. Że wszyscy są katolikami, po prostu no tak nie będzie dalej. I tutaj właśnie w okresie też Adwentu i tego, co proponuje ksiądz proboszcz w parafii, zapraszając poszczególnych księży na dane niedziele, chodzi też o to, żebyśmy sobie właśnie stawiali pytania, jak jest z moją wiarą. Dlaczego ja tutaj jestem dzisiaj w zimnym kościele? Bo przecież o tej porze mogę sobie spać, a za chwilę przecież mogę pojechać do galerii.
i tam świetnie spędzić dzień na zakupach, gdzie jest miło, ciepło, gdzie atmosfera po prostu no, świąteczna już panuje na długo przed Adwentem. Zostało to wszystko tam przygotowane, a my przychodzimy właśnie tutaj. Siostry i bracia, Kościół nigdy nie odnawiał się tylko i wyłącznie od gadania, ale od tego, że ci, którzy byli w Kościele, jeszcze raz na nowo sięgali do tej jedynej księgi, do Ewangelii, czytali ją, rozważali i chcieli nią po prostu żyć. Z drugiej strony Kościół nam się może też kojarzyć z murami, czasem, które mamy, no z księdzem proboszczem, który tak gorliwie posługuje w parafii, z księdzem biskupem, medialnie jak ktoś patrzy, to z tym, co pewnie złe, czasem niestety z molestowaniem, czy innymi grzechami. Ale Kościół to jest przede wszystkim Jezus Chrystus. Za 2 tygodnie będziemy przeżywać Boże Narodzenie. Co my świętujemy? To, że niewidzialny Bóg, Jezus Chrystus, stał się właśnie człowiekiem. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, zapisał to święty Jan Ewangelista. Będziemy to wyśpiewywać także w pięknych kolędach. W katechizmie napisano, że Jezus Chrystus jest prawdziwie Bogiem i prawdziwie człowiekiem. I to, siostry i bracia, wyróżnia naszą wiarę, bo nigdzie nie ma właśnie tego, że Bóg wciela się w postać człowieka i On przez to stał się widzialny. Dzieje się tak dlatego, że Jezus Chrystus nam wszystkim chce dać nowe życie. Chce nam po prostu towarzyszyć. To prorok Izajasz dzisiaj to właśnie wyraził, że my widzimy w Chrystusie, w słudze Pańskim Jezusa Chrystusa. Że On przychodzi głosić dobrą nowinę, Ewangelię ludziom ubogim, czyli tym, którzy wszystko mają u Boga i Bogu ufają. Że przychodzi uzdrawiać połamane ludzkie serca. To jest sakrament przecież pokuty. Że On przychodzi wyzwalać ludzi, którzy są w więzieniach, którzy są jeńcami, którzy są zniewoleni przez różnego rodzaju nałogi, żeby dać tym ludziom po prostu łaskę swoją, żeby dać szansę, aby o swoje życie zawalczyć. To dlatego Kościół to przede wszystkim Jego obecność. To jest Słowo Boże, to są sakramenty i to szeroko pojęta jest miłość. Ładnie też i Sobór Watykański II ostatnio się wyraził, mówiąc, że gdy Chrystus jest obecny w swoim Kościele mocą sakramentów, gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci. Jest obecny w swoim Słowie, gdy ktoś czyta Pismo Święte, On sam przemawia. Gdy ktoś modli się i śpiewa psalmy, On jest obecny. Jest obecny pod postaciami eucharystycznymi. I gdy my to robimy, to w naszym sercu wtedy mieszka Bóg. Oczywiście my tego nie czujemy. Nie czujemy tego zmysłami. Chcielibyśmy może czasem, żeby tak było. Tu zostaje nam naga, ciemna wiara. Ufamy temu Panu Bogu. Staramy się po prostu za Nim iść. Oddajemy Mu siebie. Bo w najgłębszym tego słowa znaczeniu wiara to jest ufam Ci. Ja Ci zawierzam moje życie, a Ty mnie prowadź. Czasem w różne rejony tego życia, że my nie wiemy, dokąd nas Pan Bóg poprowadzi. I tak właśnie wołamy, żeby Pan przyszedł. To jest przecież Adwent. Czekanie na przyjście Pana i na końcu czasów, i w pamiątce Jego narodzenia, i też w Komunii Świętej. Dla nas pewnie, zanim przyjdzie ten koniec świata, to tym momentem, takim naszym osobistym, to jest śmierć. Gdy człowiek przechodzi już na tę drugą stronę życia, żeby tam spotkać się z Panem. I siostry i bracia, to jest właśnie radość, że my w Kościele mamy przede wszystkim Jezusa Chrystusa i że na Nim się koncentrujemy. I oczywiście jest też czynnik ludzki. Co tu dużo mówić, ponieważ Kościół potrzebuje struktur. My jako ludzie, którzy jesteśmy przecież grzesznikami, ten Kościół wypełniamy. Potrzebujemy także tej świątyni pięknej, żeby po prostu przychodzić i tutaj się modlić. Ksiądz arcybiskup Ryś, który jest biskupem w Łodzi,
ostatnim numerze Niedzieli, nie wiem, czy tą gazetę akurat tutaj u was ona też jest, jest tam z nim wywiad i on mówi, bo jest historykiem Kościoła. W historii Kościoła nigdy nie było takiego okresu, że było bezproblemowo i że było pięknie. Zawsze były jakieś trudności. Dlatego też niech przesłaniem tego dnia dzisiejszego, że tutaj jesteśmy w tę niedzielę radości, niech będzie to hasło: kochajmy Kościół. Taki, jaki on właśnie jest, bo w Kościele jest Chrystus. Proście także swoich duszpasterzy o pomoc, żeby wam głosili Słowo Boże, pomagali się tym Słowem modlić, medytować nad Słowem, aby były te sakramenty, które my przyjmujemy. Oczywiście są te, które przyjmujemy wielokrotnie, bo jest i spowiedź święta, jest komunia święta. Tutaj mamy rok Eucharystii. Może niech tak się stanie, siostry i bracia, że nie będziemy tylko na święta do komunii świętej, ale że cały rok przychodząc tutaj do Kościoła będziemy przyjmować Jezusa w komunii. Nie mamy niczego po prostu lepszego, jak właśnie Jego pod postacią chleba i wina. Że będziemy, podejmiemy też namysł, nad co to znaczy, że jestem ochrzczony. Bo przecież to nie jest tylko przeszłość, bo 20, 30, 40 lat temu nas ochrzczono. Czy to jest jeszcze ważne? Na pewno jest ważne. Sakrament bierzmowania, co to oznacza w naszym życiu? Że jak będziemy chorzy, przyjmiemy sakrament namaszczenia, który nie będzie nam się kojarzył z ostatnim namaszczeniem, ale z przygotowaniem po prostu, czy w chorobie, ostatecznie także na śmierć, bo to też przecież jest chrześcijańskie. Że zawrzemy sakrament małżeństwa, szczególnie może tam, gdy są ludzie młodzi niestety, którzy bez tego sakramentu żyją. I że z tego wszystkiego też wypłynie miłość. Miłość do siebie nawzajem, miłość do Boga, do drugiego człowieka, do samego siebie. Żeby po tym nas jako chrześcijan po prostu poznali ludzie. W IV wieku, gdy chrześcijaństwo było prześladowane, Julian Apostata, cesarz rzymski, który miał szansę stać się chrześcijaninem, ale rodzice jego zostali zabici przez konkurenta, który wysłał żołnierzy, tak mówi historia, mówi, że chrześcijan nie znosi, on do pogaństwa chce wrócić. Ale to, czego nie może zarzucić chrześcijanom, to jak patrzył, jak oni się kochali i jak wszystkim pomagali. To wtedy ich po prostu wyróżniało. Także proszę również popatrzeć na świątynię, którą macie. Wspomagać także i księdza proboszcza, księdza wikariusza, żeby tutaj właśnie budować ten wasz lokalny wymiar Kościoła. I żyjmy tak, jak dzisiaj zostało też zapisane w drugim czytaniu przez świętego Pawła, aby Bóg pokoju nas uświęcał, abyśmy byli przygotowani na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, czego siostry i bracia wam serdecznie z całego serca życzę. Amen.